Szklarskiej Porębie odbyła się druga edycja Salonu Kultury, Nauki i Biznesu Genius Loci. Jest to swoisty tygiel intelektualny, a także synteza wiedzy i doświadczenia. Jego inicjatorem jest Konrad Tomaszewski, rzeźbiarz, grafik, jubiler i projektant wnętrz. Podczas 3 dni naukowcy, architekci, wynalazcy i artyści dzielili się swoją wiedzą. Musimy dbać o ducha miejsca. Z całą siłą podkreślali architekci, którzy podczas salonu prezentowali nie tylko swoje projekty i nowoczesne rozwiązania, ale przede wszystkim dyskutowali o potrzebie zmian w mentalności ludzi. Wszyscy mamy już świadomość tego, że trzeba dbać o przyrodę, o czyste powietrze, o czystą wodę, o zieleń i tak dalej, bo wiemy, że jeżeli tego nie będziemy robić, to prawdopodobnie nasze życie będzie może burzliwe, ale krótkie. A nieświadomość jest głęboka w naszym społeczeństwie tego, że przestrzeń, którą budujemy w naszych miastach, ma na nas dokładnie taki sam wpływ. Ona nie wpływa może na nasze zdrowie na takiej zasadzie jak brudne powietrze, ale zmienia nasz sposób myślenia, interakcji, poczucie bezpieczeństwa, to jak wydajnie pracujemy, jak się uczymy, jakie mamy ze sobą relacje.